Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Z nami jest Krystian Gettinger, kapitan drużyny PGFK Stal Mielec. Krystian, bardzo proszę o krótki komentarz po tym dzisiejszym spotkaniu. No jest w szatni bardzo duży niedosyt na pewno po tym spotkaniu, bo myślę, że z przebiegu gry zasłużyliśmy na zwycięstwo, byliśmy zespołem lepszym. Myślę, że brakło dzisiaj szczęścia. Sytuacje były, myślę, że nie można nam odmówić na pewno zaangażowania. Walczyliśmy o każdy metr boiska. Czasem się takie mecze chyba trafiają jak dzisiaj, że gdzieś tam po prostu brakuje czegoś. Ale jest bardzo duża złość na pewno, bo u siebie chcemy wygrywać. No nie chcę tu ujmować przeciwnikowi, ale no gramy u siebie i musimy wygrywać takie spotkania. Potrzebne nam są punkty. Ale nie spuszczamy głów, bo jeszcze 10 kolejek przed nami i na pewno będziemy walczyć do samego końca. Na pewno przeciwnicy też zgubią punkty, a wierzę, że następne spotkanie już zwyciężymy. Bardzo dziękujemy. Mateusz Prokopiak pyta, a w zasadzie prosi. Krystian, jako kapitan drużyny, czy mógłbyś powiedzieć kilka słów do kibiców Stali, którzy tak licznie oglądają mecze za pośrednictwem telewizji, co widać w mediach społecznościowych? Co mógłbym powiedzieć? No wiadomo, jaka sytuacja panuje teraz. Jest nam na pewno trudno grać bez nich. Dużo łatwiej się gra, kiedy ci kibice są na stadionie. Proszę na pewno wsparcie, bo na pewno będą trafiać gdzieś tam takie mecze jak dzisiaj, że gdzieś ta piłka nie będzie chciała po prostu wpaść do bramki mimo stworzonych sytuacji. Dlatego proszę po prostu, żeby byli z nami do końca. Obojętnie jak mecze się czasem ułożą gdzieś nie po naszej myśli, to żeby w nas wierzyli, bo uważam, że mamy potencjał duży i po prostu będziemy na pewno wygrywać. Bardzo dziękuję.